zeszłym tygodniu Michał wspominał o Janie Chrzcicielu, który robił, co do niego należy, ale kiedy tak naprawdę jego misja się skończyła, nie zaskoczył, że to jest koniec i że powinien się przyłączyć do Jezusa. Skutkiem czego pobłądził, zajął się moralnością, zajął się polityką, a skończył w więzieniu, a potem przypłacił swoje decyzje życiem. I to jest ciekawa rzecz, że on, kiedy jest w miejscu swojego powołania, to on rozpoznaje Jezusa i Jezus dla niego nie jest problemem. A zna Jezusa. Wiecie, w jakim jest Jezus. Kiedyś wam mówiłem, że istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że zarówno Jezus, jak i Jan Chrzciciel byli razem w Qumran. I z tego wynikało, z różnych rzeczy, które są okołotekstowe, wynikało, że tam w Qumran to Jan był starszym, a Jezus był uczniem niższego rzędu. Ale kiedy idzie do więzienia, to zaczyna wytracać obraz prawidłowy. Prawidłowy obraz. Teraz co się dzieje? Tu jest napisane, a Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego. On nie negował Jezusa jako postaci, ale zaciemnienie, w którym się znalazł, doprowadziło do tego, że czyny Jezusa przestały być dla niego czytelne. On się zgorszył czynami Jezusa. On nie gorszył się Jezusem jako osobą. Dzisiaj wielu ludzi, narodzonych, chociaż nie wiem, czy narodzonych z Bożego Ducha, ludzi, którzy określają się jako chrześcijanie w tym kraju, czy ludzie nigdy nie powiedzą, że oni mają coś do Boga, mamy coś do Jezusa, nie odpowiada nam to. Nie. W ogóle zapytamy przeciętnego chrześcijanina, on się absolutnie będzie zgadzał. On powie, ja się zgadzam z Bogiem. Ja się zgadzam z Bogiem. Ja kocham Boga. Ja nie podważam Jezusa. Jan nie podważał Jezusa jako postaci. Jan w swoim sercu podważył czyny Jezusa, nie rozumiejąc, że czyny są wprost proporcjonalne do osoby. Nie ma czegoś takiego. Czasami ludzie dają mówili, Artur, ja cię szanuję, ale nie zgadzam się z tym i z tym. Ja mówię, to prawdopodobnie masz jakieś rozdwojenie osobowości. Nie wiem, co ty tam w środku, co ci się rozerwało. Bo ja i moje czyny to jedno. Ja i moje poglądy to jedno. W innym wypadku byłbym jakimś hipokrytą. Widzicie, do czego doprowadziło to, że Jan nie pozostał w prawidłowym objawieniu do swojego życia? To spowodowało, że spadła na niego zasłona i przestał widzieć. Więcej, to co czynił Jezus, zaczęło być dla niego problematyczne. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, co do was mówię teraz. Tylko będąc w miejscu, do którego powołał cię Bóg. Ja nie mówię o regionie, ja nie mówię o państwie, o mieście. Ja mówię o stanie twojego ducha. Tylko będąc w tym miejscu, będziesz prawidłowo widział. Nie łudź się i nie mów tak, mam Ducha Świętego, będę zawsze prawidłowo widział. To jest nieprawda. To jest nieprawda.
bo Jan przestaje widzieć. On przestaje widzieć. Dla niego czyny Jezusa są problematyczne. A jakie są czyny Jezusa? I tam Jezus dalej mówi. Chorzy są uzdrawiani. Demony są wypędzane. Martwi są wskrzeszani. To, czego Jan nie mógł zatrybić, było zwykłą szkółką niedzielną nieba. On tego nie załapał. On nie załapał władzy. On nie załapał się w różnych nurtach parajanowych, baptystycznych i innych, gloryfikuje się różną formę męczeństwa. Mówią, Jan to męczennik. Jan to głupiec. Jan Chrzciciel to głupiec, a nie męczennik. Bóg mu przebaczył z uwagi na Jezusa. Ale to była głupota. Głupota to jest przeciwna strona mądrości. To był głupiec. Stracił głowę, bo się wziął za nie swoje rzeczy. Wielu ludzi, zamiast szukać prawdziwie siebie w królestwie, bierze się za inne niepotrzebne rzeczy. Nie bój się stanąć na swoim małym kawałeczku podłogi. Zobaczysz, jak to cię pobłogosławi. Zobaczysz, jak ci się otworzą oczy. Zobaczysz, jakie w ogóle będzie szczęście wokół ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Wszystko inne przestanie istnieć. Twój mały kawałek podłogi. Będziesz gotowy na przyjmowanie potężnych objawień. Rozumiecie? Tylko mignie ci gdzieś Chrystus i natychmiast będą zmiany. Warunek jest taki, że będziesz w twoim miejscu. Módl się dzisiaj do Boga i powiedz, Ojcze, niech nawet centymetr mojej duchowej stopy nie wychodzi poza moje miejsce w Królestwie Bożym. Ojcze, to jest moje małe państewko. Ono ma swoje granice. Ojcze, ja znam świetnie te granice. Duchu Święty, ja w tych granicach jestem bezpieczny. Duchu Święty, ja w tych granicach jestem rozwojowy. Ja w tych granicach doświadczam potężnej Bożej obecności i Bożej mocy. Boże, ja w tych granicach nie dziwię się manifestacji nieba. Boże mój, uwielbiam Cię za mój kawałek ziemi. Za mój kawałek nieba! Hapakoto kojorologo do rylacha! Dzisiaj Twa miłość rozprzenika mnie do stóp, tak ciekawny Jezus! Ty mieszkasz we mnie i rozpalasz ogień mój, tak Cię pragnę, Jezus! Religia krzyczy, odpuść sobie, cofnij się, tak Cię pragnę, Jezus! Ty jesteś ze mną, więc jej głos się nie liczy, tak Cię pragnę, Jezus! Wszystko nieważne, co krzyczy ten świat, po co rozważać religijny chłam? Wiem, co to prawda, wiem, co to życie, teraz, teraz, teraz! Teraz już wiem, teraz wiem, co to miłość, teraz już wiem, co znaczy z Tobą żyć, teraz już wiem, kim jestem w Tobie. Alleluja! Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z Tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w Tobie. Alleluja! Teraz już wiem i wykonam plan. Gdy inni mówią, że mam na to jeszcze czas, ja się śmieję. Halleluja! Oje, bo mam to gdzieś od kiedy jesteś tylko mój, tylko dla mnie. Tylko! Jezus! Wszystko nieważne, co krzyczy ten świat, po co rozważać religijny chłam? Wiem, co to prawda, wiem, co to życie. Teraz, 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 teraz już wiem. Wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z Tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w Tobie. Teraz już wiem i wykonam.
teraz już wiem. Wiem, co to miłość, teraz już wiem. Co znaczy z tobą żyć, teraz już wiem. Kim jestem w tobie, teraz już wiem. I wykonam plan. Dzisiaj twa miłość wprost przenika mnie do stóp. Tak cię pragnę, Jezus. Ty mieszkasz we mnie i rozpalasz ogień mój. Tak cię pragnę, Jezus. Religia krzyczy, odpuść sobie, cofnij się. Tak cię pragnę, Jezus. Ty jesteś ze mną, więc jej głos nie liczy się. Tak cię pragnę, Jezus. Wszystko nieważne, co krzyczy ten świat. Po co rozważać religijny chłop? Wiem, co to prawda, wiem, co to życie. Teraz, 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 teraz już wiem. Wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem. Wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Inni mówią, ja się śmieję. Bo mam to gdzieś od kiedy jesteś tylko mój, tylko dla mnie, Jezus. Wszystko nieważne, co krzyczy ten świat. Po co rozważać religijny chłam? Wiem, co to prawda, wiem, co to życie. Teraz, teraz, teraz już wiem. Wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam. Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Tylko ciebie pragnę, tylko ciebie pragnę, tylko ciebie pragnę, Jezus! Tylko ciebie pragnę, tylko ciebie pragnę, tylko ciebie pragnę, Jezus! Tylko ciebie pragnę, tylko ciebie pragnę, tylko ciebie pragnę. Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Wywyższamy ciebie, Jezus! Szako to Lorobasa, Kalarabasa! Jezus! Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Teraz już wiem, wiem, co to miłość. Teraz już wiem, co znaczy z tobą żyć. Teraz już wiem, kim jestem w tobie. Teraz już wiem i wykonam plan. Hallelujah.
deszcz jesienny. I ześlę wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą moszczem i oliwą. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was wyprawiłem. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się i wysławiać będziecie imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów i mój lud nigdy nie zazna wstydu i poznacie, że ja jestem wśród Izraela, że ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego i lud mój nigdy nie zazna wstydu. Halleluja! Ogłaszamy to nad Kościołem. Ogłaszamy to nad każdym człowiekiem, Ojcze. Przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo. Bez względu na to, co ten świat mówi, dla nas Twoje słowo jest rękojmią. Uwielbiamy Cię za to. Wywyższamy Cię. Hapata sakata yara lara la padre lehekene lord. Hakolira lara vakata kalara se. Halabasina de Jesus. Hallelujah. Wywyższamy Cię, jedyny. Święty! Szogle Ty, Jezus. Błogosławiony. Mój przyjacielu, jesteś mi naprawdę bliski. Yeah. Mój przyjacielu, jesteś przecież mi jak brat. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Z tobą na krzyżu, Jezus mój, umarło moje ja. Go, go, go! Mój przyjacielu, przyprowadziłeś mnie z ulicy. Nakarmiłeś, rzekłeś mi, nie jesteś sam. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Życie trysnęło z twoi obnażony kran. A więc wielbię ciebie, wielbię jak się da, luźną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zniewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Mój przyjacielu, chcę wyrazić to, co czuję. Wytłumaczę, czy nie złamiesz przyjaźń tak. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym duchu niszczę, niszczyła życia zła. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. A więc wielbiem ciebie, wielbiem jak się da, luźną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Na krzyżu, Jezus, umarło moje
jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. A więc nie wiem ciebie, nie wiem jak się da, późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da, jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Przyjacielu, chcę wyrazić to, co czuję. Wytłumaczę, czym jest dla mnie przyjaźń ta. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym duchu chcę trzymać się ciasno. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną, wiesz, nie. Przyjaźń swoje prawa ma. A więc wielbię ciebie, wielbię jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną, wiesz, nie. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony śpiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną, wiesz, nie. Przyjaźń swoje prawa ma. Mój przyjacielu, jesteś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, jesteś przecież mi jak brat. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pomóc. Z tobą na krzyżu Jezus umarło moje ja. Mój przyjacielu, przyprowadziłeś mnie z ulicy, a karmiłeś, rzekłeś mi, jesteś sam. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pomóc. Co życie trysnęło w górę, na żony brak. A więc wielbię ciebie, wielbię jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje dama. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Mój przyjacielu, chcę wyrazić to, co czuję. Wytłumaczę, czym jest dla mnie przyjaźń ta. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniósłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym duchu niszczę dzieła życia zna. A więc wielbię ciebie, wielbię jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. A więc wielbię ciebie, wielbię jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Mój przyjacielu, chcę wyrazić, chcę wyrazić to, co czuję. Niektóry złamałeś wątki za chwilę. Wytłumaczę, czym jest dla mnie przyjaźń ta. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym duchu niszczę dzieła cięcia zna. A więc wielbię ciebie, wielbię ja
jak swoje prawa ma. A więc wielbiam Ciebie, wielbiam jak się da, późną nocą oraz demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną, wiesz, nie, przyjaźń swoje prawa ma. Boga. Chcę wyrazić to, co czuję. Powiem Boże, dziękuję Ci, że jestem Twoim przyjacielem. Wytłumaczę, czym jest dla mnie przyjaźń ta. Powiem Boże, dziękuję Ci, że się przyjaźnisz ze mną. Dałeś mi wiarę, Halleluja. Dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym duchu niszczę, tak jak Abraham, dzieła życia za. A więc wielbiam Ciebie, wielbiam jak się da, ale nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jestem ze mną, wiesz, za deszcz, wie, przyjaźń swoje prawa. Jeszcze deszcz! A więc wielbiam Ciebie, wielbiam Cię, wielbiam jak się da, późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną, wiesz, nie, przyjaźń swoje prawa ma. Kochani, mam takie przekonanie, że wielu z was otworzyliście się po raz wtóry, po raz kolejny na demony. Bardzo ważną rzeczą jest, że taka prawda, że demona wyrzucamy, myślenie zmieniamy, a nad ciałem bierzemy autorytet. Amen. Nie odwrotnie. Nie zmieniamy ciała, nie oswajamy demona. Musimy tą prawdę zrozumieć. Jeśli Amen. Bujasz się bardzo długo z różnymi problemami, z różnymi, z nałogami, z buntem, z nieposłuszeństwem i nic nie działa, to albo jesteś bardzo nieposłuszny, albo otworzyłeś się na demony. I chciałabym, żebyśmy modlili się o uwolnienie. Amen. Tu się nie ma czego wstydzić. Amen. Chodzi o to, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że wtedy, kiedy jesteśmy nieposłuszni, to demony będą przychodziły i będą żarły z naszego życia. Diabeł chce, żebyśmy wszystko pojmowali w sposób psychologiczny. Nie mam dobrego wzorca, to jest nieprawda. Żeby żadnego wzorca nie było wokół ciebie, to masz Jezusa Chrystusa. Amen. Żeby wszystkie standardy wokół Ciebie padły, to masz Jezusa. Amen. To On jest Twoim wzorcem. I na podstawie tego, że odrodziłeś się z Bożego Ducha i przyjąłeś Ducha Świętego, możesz żyć życiem wdzięcznym, Amen. Posłusznym, podporządkowanym i wolnym od demonów. I wolnym od demonów. Bardzo niebezpieczną rzeczą jest być zdemonizowanym i wchodzić w służbę. Można zginąć. To są niebezpieczne rzeczy i chciałabym, żebyśmy modlili się przeciwko wszelkim demonom. Zdaję sobie z tego sprawę, że różni z was jesteście w nałogach. Nie wstydźcie się. Jeśli pijesz, jeśli palisz, jeśli ćpasz, to jesteś do uwolnienia. Amen. Do uwolnienia, a dopiero potem na terapię. Ponieważ demona nie zmieniamy. Demona Amen. Musimy wywalić za ryj. On musi opuścić twoje ciało. On musi cię opuścić. I dopiero wtedy będziesz mógł przyjąć prawdę. Módl się, Artur. A nie tylko to. Zakotorobase. Musicie wiedzieć, dlaczego demony wracają. I na kora namasa. I dlaczego wracają do ludzi wypełnionych Duchem Świętym. Albo człowiek wierzący porzuca prawdy Boże, albo człowiek wierzący zaczyna słuchać czegoś innego niż Bóg. Zaczyna słuchać tego świata, zaczyna słuchać ludzi. Coś wam powiem, zaraz się będę modlił. Wiecie, że został nagrany najnowszy Matrix Zmartwychwstania. Wiecie, kim jest Neo w najnowszym Matrixie? Twórcą gier komputerowych i chodzi na terapię, bo nie wie, czy mu się to wszystko wydawało, czy nie. Siedzi z powrotem w Matrixie. Rozumiecie? Siedzi w Matrixie.
ma fuchę, dobrze mu płacą i chodzi na terapię. Zapomniał, że jest Mesjaszem. Rozumiesz to? Osłuchał się tego, co mu proponował ten świat. I przyszły demony. I Neo zasnął. Rozumiesz? Nie zgódź się na to. Pamiętaj, jesteś Bożym Mistrzem i twoje życie to życie od akcji do akcji. I tak całe życie. Ojcze, ja przez imię Jezus teraz przeklinam każdą demoniczną siłę nad ludźmi. Ja przez imię Jezus nakazuję w tej chwili, aby każda demoniczna siła opuściła człowieka Bożego na tym miejscu. Ja przeklinam wszelkie nałogi, nałogi fizyczne, nałogi psychiczne. Ja przeklinam je przez imię Jezus. Ja nakazuję, aby każdy demon odszedł teraz od człowieka. Każdy demon nałogów, palenia, picia, ćpania, obżarstwa, lenistwa, opilstwa. Każdy demon snu, aby odchodził teraz od ludzi. Ja przez imię Jezus nakazuję wam demoniczne siły. Opuszczajcie teraz ludzi Bożych. Opuszczajcie ich ciała, opuszczajcie ich duszę. Wszelkie demony powodujące spowolnienie w życiu chrześcijańskim, odchodzicie teraz. Wszelkie demony lękowe, które skierowałyście wzrok ludzi Bożych na tym miejscu, na to, co się dzieje na tym świecie, bądźcie przeklęte przez imię Jezus. Nie macie żadnej władzy nad Bożym Kościołem. Nie macie żadnej władzy nad ciałami ludzi Bożych. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Demoniczne opresje. Odchodzicie teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Aniołowie Boży, wzywam was na to miejsce. Stańcie w obecności ludzi. Niech poczują waszą świętą energię. Energię nieba. Wy, którzy chwalicie wielkiego Jahwe, stawajcie w obecności ludzi. Stawajcie w obecności ludzi. Dotykajcie ich bioder. Wzmacniajcie ich biodra. Teraz. Hakoto jarala wakataka jaralada panera sajla. Hakarara, to co zmurszałe, powstaje do życia. To co stare, jest odnawiane. To co usnęło, zostaje budzone teraz. Teraz. Halleluja. Czym jest dla mnie przyjaźń? Nie zgadzaj się z żadnym demonem. Nie zgadzaj się z nim. Halleluja. Poniosłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym duchu niszczę dzieła wzięcia za. Jak coś się manifestuje w tobie, to nakaż temu do końca, żeby wychodziło. Niech opuszcza cię. Bądź swobodny, swobodny bądź. Szakata jara la rabakata lerepera. Halleluja! Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój. Poniosłeś karę i siłę pokus. Z tobą na krzyżu. Uli, glori, glori, raj. Mów do każdego bytu, który zaatakował twoje święte ciało i twoją świętą duszę. Diabeł nie ma władzy nad tobą. Halleluja! Zachowuj się jak król w imieniu Jezusa. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój. Poniosłeś karę i siłę pokus. Ja zrywam teraz wszelkie demoniczne naszyjniki z ludzkich strzy. Ja zrywam to przez imię Jezus. Uwikłanie w czasie. Zrywam. Zrywam. Ja to zrywam. Wszelkie uwikłanie w tym czasie. Uwikłanie w pętli czasu. Zrywam. Szaka, jabaka, taka, jara, lara, lara. Jesteś wieczną istotą. Wieczną istotą. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Wieczną istotą. Szaka, jara, lara, lara, lara. Ojcze mój. Przyjaciel.
Ty jesteś tym, który budzi wojowników. Ty budzisz wojowników. Halleluja! Czym jest dla mnie przyjaźń ta? Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój, poniosłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym duchu jeszcze dzieła się czas. A więc wiem, Halleluja. Ciebie, wiem jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony nie mają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. A więc wielbię Ciebie, wielbię jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zniewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. Mój przyjacielu, przyprowadziłeś mnie z ulicy. Nakarmiłeś, rzekłeś mi, nie jesteś sam. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój. Poniosłeś karę i siłę pokus. Życie trysnęło z twoich obnażonych ran. A więc wielbię, a więc wielbię Ciebie. Wielbię jak się da, późną nocą oraz w samym środku dnia. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. A więc wielbiam Ciebie, wielbię jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zmiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Mój przyjacielu, chcę wyrazić to, co czuję. Ojcze mój, jesteś tym, który daje uzdrowienie ludziom. Wytłumaczę, czy jest dla mnie przyjaźń ta. Dałeś mi wiarę, dałeś mi pokój. Poniosłeś karę i siłę pokus. Dzisiaj w tym duchu niszczę dzieła Cię. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zmiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. A więc wielbiam Ciebie. Wielbiam jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zmiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. A więc wielbiam Ciebie, wielbiam jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. A więc wielbiam Ciebie, wielbiam jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Aleluja! A więc wielbiam Ciebie, wielbiam jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. Jezus! A więc wielbiam Ciebie, wielbiam jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. A więc wielbiam Ciebie, wielbiam jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń swoje prawa ma. Ciebie, wielbiam jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zmiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie. Przyjaźń
dalej ze mną wiecznie. Swoje prawa mam. A więc wielbię Ciebie, wielbię jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa mam. Halleluja. A więc wielbię Ciebie, wielbię jak się da. Późną nocą oraz w samym środku dnia. Demony zwiewają wszędzie, gdzie się da. Jesteś ze mną wiecznie, przyjaźń swoje prawa ma. Halleluja. Wielu z Was już poczuło lżej. Dużo się lżej na sercu. Ale musimy iść dalej. Wiem, że są tacy tutaj, którzy słuchając tego, co mówił ten świat, biorąc pod uwagę to, stanęli w szeregach wrogiej armii. Oni stanęli w szeregach wrogiej armii, nie wiedząc nawet o tym. Zastanawiając się, co zrobić. Co zrobić? Coś Ci powiem. Nie musisz się zajmować tym, co masz zrobić w związku z całym chorym systemem, który teraz jest. Nie jesteś od zamykania kryzysów. Nie jesteś od zamykania wojen. Nigdy do takiego czegoś nie powołał Cię Bóg. Bóg nie powołał Cię do tego, żebyś tego słuchał nawet. Rozumiesz? Musisz być naładowany Bożą myślą, bo inaczej będziesz w armii wroga. Rozumiesz? W armii wroga. Musisz myśleć tylko o tym, co jest z Ducha Świętego. Tylko o tym. Tylko i wyłącznie. Wyjdź w swojej duszy teraz z szeregu wroga. Ucieknij. Ucieknij z armii wroga. Zrób proklamację w swoim sercu. Powiedz, ja stąd wychodzę, ja tu nie mam nic do robienia. Ja tu nie mam nic do robienia, nic tu nie robię. Ja tylko i wyłącznie niosę Chrystusa. Niosę Chrystusa, nie robię nic, nie załatwiam kryzysów, nie zmieniam tych rzeczy. Dzisiaj masa chrześcijan modli się i mówi, Boże, niech kryzys w Polsce się skończy. Coś Ci powiem o kryzysie w Polsce. Polska była w takich kryzysach, że się w pale nie mieści. Ten dzisiejszy kryzys jest taki. My przeżyliśmy lata zaborów, przeżyliśmy dwie wojny światowe, przeżyliśmy kilkadziesiąt lat komunizmu. Przeżyliśmy taką biedę, rozumiecie, że się w pale nie mieści. Ten kraj to przeżył. To nie jest żaden kryzys, który jest dzisiaj. Żaden kryzys. Rozumiesz? Mamy silną armię. Nawet w czasie COVID-u cały czas PKB rosło w tym kraju. O tym się nie mówi, bo chce się mówić tylko o tym, co jest niszczące. Mamy kraj, w którym możemy zrobić potężną robotę. Rozumiecie? Czy rozumiesz, że nawet Bóg powołał Cię na miejscu, w którym nie łączą się płyty tektoniczne. Nigdy nie będziesz miał trzęsień ziemi. Nigdy nie zaleje Cię woda. Nie będziesz miał tu tsunami. Nic. 70% tego kraju to żyzne ziemie. Równiny. Rozumiesz, o co tu chodzi? Nie musisz się martwić. Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc na świecie zagrożenia terroryzmem. Musisz coś zrobić. Musisz wyjść z grupy wroga. Nie zgadzaj się na to, żeby przyjmować cokolwiek z tego świata.
powiedz: odrzucam to, Boże. Odrzucam myśli o kryzysie. Odrzucam myśli o wojnie. Odrzucam myśli o upadku. Odrzucam myśli o trudnościach. To musi mówić Twój duch. To musi mówić Twój duch. Jeszcze raz. Rozumiesz? To jest Twoja modlitwa. To jest ucieczka z armii wroga. Ucieczka z armii wroga. Aż do zupełnego resetu. Zupełnego resetu. Światłość światłości przyszła. Halleluja. Ciemność ciemności jest pokonana. To, co umarłe wybrał, ożywił mocą swą na zawsze. Ponad wszystko jest umiłowany ten, który za nas ma. Ponad wszystko jest umiłowany ten, zmartwychwstały Pan. Uwielbiony bądź, wszechmogący pośród nas.
stopy Twoje, władza i wszelka moc. Dla Ciebie są w Twoich rękach. Wszystko poddane jest, wszystko poddane jest pod stopy Twoje, władza i wszelka moc. Na niebie, na ziemi są w Twoich rękach. Cokolwiek robisz w swoim życiu, masz płonąć dla Jezusa. Jeśli twoje ciało wygląda dobrze, to taki sam ogień ma wychodzić z twoich ust. Jeśli jesteś wstawiennikiem i chodzisz na ulicę, to nie tylko po to, żeby trzymać ulotki, ale po to, żeby się modlić tak, że diabłu zęby powypadają. Nie zgubcie tego! Nie zgubcie tego! Nie zgubcie pasji, miłości i ognia! Nie zgub tego! Nie zgub tego! Nigdy się nie stań religijny! Nigdy nie stań się religijny! Nigdy się taki nie stań, że będziesz bardziej dbał o to, jak ludzie na ciebie patrzą, że to, co ludzie będą o tobie mówić, będzie ważniejsze niż to, żeby się podobać Chrystusowi. Nie zgub tego! Nie zgub tego! Nie zgub tego, nie zgub tego ognia, nie zgub tego czegoś pierwszego, co cię pociągnęło. W ostatnim czasie z Arturem usługiwaliśmy pewnemu małżeństwu, które zaczęło się kłócić o banalne rzeczy, o łóżko, o szklankę, o widelec, o nóż i mogliśmy te sprawy zacząć rozwiązywać, ale Artur powiedział ważną rzecz, hej, hej, i to jest właśnie to. O kryzys, a my teraz będziemy o kryzysie mówić. Hej, sięgnijcie do miejsca swojego zakochania. Kiedy się zakochaliście, sięgnijcie do miejsca swojego zakochania. Kiedy poznałeś ją, wszystko byś dla niej zrobił. Amen. Kiedy poznałeś ją, wszystko byś dla niej zrobił. Rozumiesz? Nie było problemem, że ona powiedziała, że będzie chciała łóżko. Nie było problemem, że powiedziała, że będzie chciała mieć w ogóle jakieś filiżanki z serduszkami. To nie było problemem. Ale kiedy odwracamy swoje oczy od tego, co nas podniosło, to przychodzi diabeł, wsadza swoją pazurę i jest potem masa powodów do tego, aby się kłócić. I w taki sposób diabeł przychodzi do kościoła przebudzeniowego i pokazuje zupełnie inną rzecz. Zobacz, zobacz. A tu chodzi o to, żeby nie stracić tego pierwszego.
nie stracić tego, co Cię podniosło. Dzisiaj jest bardzo dużo wszystkiego, bardzo dużo informacji. 90% tych informacji to jest szambo, za czym nic nie idzie. Nie idzie żaden potencjał mocy, nie idzie żadna zmiana, ponieważ to jest pieprzona filozofia tego świata. Świat pędzi w tym kieracie i taki sam kierat przychodzi do kościoła. Ludzie mają dosyć pewnych nauczań. Złap prostotę. Podstawą służenia to jest rozmiłowanie się w Jezusie. Rozmiłowanie się w Jezusie. Będę kochał Boga z całego swojego serca. Z tego miejsca dopiero wychodzi życie uporządkowane i służba drugiemu człowiekowi. Rozumiecie? Trzeba być najaranym bez względu na okoliczności, bez względu na wszystko, co się dzieje. Trzeba być w ogóle, czas łapać to. To coś tego pierwszego. Kiedy przychodzi diabeł, ci pokazuje, że rzeczy gdzieś tam w ogóle, nie wiem, podeszły bardzo daleko i że nie ma możliwości w ogóle do rozwiązania, to pamiętaj, że uwierzyłeś w Boga, któremu zaufałeś, w taką informację, że oddałeś Mu swoje życie i uwierzyłeś Mu, kiedy nie miałeś jeszcze za grosz żadnego nauczania. Uwierzyłeś, że idziesz do nieba, że odpuścił Ci każdy grzech, że dał Ci Ducha Świętego. Przyjdź do miejsca Twojego zakochania w Bogu, do miejsca Twojego nowego narodzenia. Wszystko, co mamy, mamy wykorzystać na poczet szerzenia Królestwa Bożego. Amen. Wszystko, co masz, masz wykorzystać na poczet szerzenia Królestwa Bożego. Rozumiecie? Inaczej to wszystko jest o kant dupy potłuc. Do ludzi idziemy. Do ludzi idziemy. Zdobywamy nowe miasta. Potrzebujemy w tych miastach rzucać ogień. Potrzebujemy wiedzieć, jaka strategia do każdego miasta. Do każdego miasta będzie zupełnie inna. Do każdego miasta inaczej, ponieważ każde miasto ma inną zwierzchność demoniczną. Potrzebujemy z Bogiem chodzić. Potrzebujemy być ludźmi modlitwy, żeby nie odwalać schematu, że jak diabeł prąd wyłączy, to my stoimy i o, my mamy w sobie generator. Masz w sobie generator. Masz w sobie generator, nie grajcie. Nieważne, czy jest muzyka, masz w sobie generator. Czy wierzysz w to, że masz w sobie generator? Amen. Modlimy się innymi językami. Shakatara la rabasa, o robo soko to roba. E rabasa ta kara la rabasa, o robo soto lo robasa. Król, nasz i nasz Pan. Król, nasz Adonai. On zbawieniem, tarczą On. W swojej dłoni trzyma nas, daje wolność w każdy czas. Od początku hołd dajemy. Król, nasz Adonaj. On zbawieniem, tarczą On. Lud ochrania mocą swą. W swojej dłoni daje wolność w każdy czas. Od początku wybrał nas. Hołd dajemy dniem i nocą. Bracia, ale jeden głos. Dniem i nocą. Alleluja, alleluja. Król, nasz i nasz Pan. Król, nasz Adonaj. On zbawieniem, tarczą On. Lud ochrania mocą swą. W swojej dłoni daje wolność. Jak się na wojnę idzie? Od początku wybrał nas. Hołd dajemy dniem i nocą. Alleluja. Alleluja.
nasz i nasz Pan. Król, nasz Adonaj. On zbawieniem tarczą lud ochrania mocą swą. W swojej dłoni daje wolność. Od początku wybrał nas. Oddajemy niemi. Alleluja. Rogolelele. Nasz król, nasz i nasz Pan. Król, nasz Adonaj. On zbawieniem tarczą on. Lud ochrania mocą swą. W swojej dłoni Pan Izraela daje wolność każdy czas. Le, 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 ho. Nasz król, nasz i nasz Pan. Król, nasz Adonaj. Lud ochrania mocą w swojej dłoni. Daje wolność w każdy czas. Od początku wybrał nas. Hołd dniemi. Alleluja. Alleluja. Dniemi. Ogień, to chodzi o ogień. Mamy rozpalać ogień, a nie nieść intelektualne wieści ludziom na ulicach, przekonywać ich, robić im kazania. Ogień, rozpalaj w sobie to, co pokochałeś od samego początku. Bóg jest twoim zbawieniem, Bóg jest twoją ochroną. Ostatnio rozmawiałam z człowiekiem i się okazało, że prosta rzecz. Rozmawiamy o czymś, ja mówię, a pomodliłeś się w ogóle o to? A on do mnie mówi, nie. Ja mówię, nie wierzę, nie wierzę. Nie pomodliłeś się o to? Przyjąłeś pouczenie, zapytałeś tego, zapytałeś tamtego, ale nie pomodliłeś się o to? Czyli nie uwierzyłeś, że w ogóle kiedy się pomodlisz, to dostaniesz odpowiedź. Popatrz jak daleko rzeczy odeszły, zobacz. Zobacz, jak daleko rzeczy odeszły. Ja w pierwszych latach mojego chodzenia z Bogiem od mojego lidera słyszałam wiecznie jedną rzecz. Nie karm świni, bo świnia będzie rosła. W różnorakich w ogóle możliwych sposobach widziałam to, że to chodzi o to, żebym nie karmiła cielaka. Żebym się zaangażowała w mojego wewnętrznego człowieka. Żebym żyła życiem modlitwy. Żebym czytała słowo. Żebym była człowiekiem poświęcenia. Żebym w ogóle oddawała Bogu to, co cenne. Rozumiecie? A ciało się temu przeciwstawia. Chrześcijaństwo nie jest proste, a ta księga nie jest zaklęta. Ona jest łatwa do zrozumienia. Bóg przyszedł do prostych ludzi. Amen. Król, nasz i nasz Pan. Król, nasz Adonaj. On zbawieniem tarczą on. Lud ochrania mocą swą. W swojej dłoni trzyma nas. Daje wolność.
coś wam chcę pokazać. I Ignacy, ty się nazywasz Ignacy, tak? Chodź tutaj do przodu. I chodź Kamil do przodu. Umiecie się bić? Umieją. Bo ja umiem się, ja się umiem bić. Ja się naumiała w świecie i też umie się bić. To dwóch bokserów. Jaki macie stosunek do diabła? A ja wątpię w to. A ja w to wątpię. Mhm. W taki sposób, w jaki... Nie. W taki sposób, w jaki walczycie. Ty byłeś bokserem, a ty jesteś kim? Bokserem. Bokserem. Tak jak się chce wygrać na ringu, z taką determinacją, macie walczyć. Amen. O swoje życie. Diabeł nie odpuści. On nie odpuści. Nie odpuści toków myślowych, bo to jest pożywka dla niego. My będziemy śpiewać, a wy powalczcie ze sobą, tylko się nie zabijcie. Król, nasz król, nasz i nasz Pan. Wiecie ja. Zapasy! On zbawieniem, tarczą on. Lud ochrania mocą swą. W swojej dłoni trzyma nas. Daje wolność każdy czas. Od początku wybrał nas. Hołd dajemy dnie. Wiemy nocą. Alleluja. 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 Król, nasz król, nasz i nasz Pan. Król, nasz Adonaj. Zbawieniem, tarczą on. To jest modlitwa. Ochrania. To jest modlitwa. Daje wolność. Tak się masz modlić. Od początku hołd dajemy dniem i nocą. Halleluja. 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 Dniem i nocą. Nie możemy lekko podchodzić do prawd, które wiemy. Jeśli atakuje cię diabeł, to musisz mu się agresywnie przeciwstawić. Jeśli masz problem z chodzeniem na ewangelizację, to musisz uwierzyć w to, o czym mówi Słowo Boże, w śmiałe wystąpienie. Amen. Musimy być praktykami tej prawdy, którą wiemy, inaczej ona stanie się potwornym ciężarem. I zamiast być motylem, będziemy jak ołowiane ptaszki, które niby fruwają, ale od ziemi się odbić nie mogą. To chodzi o proste praktykowanie tego, co wiesz. O proste praktykowanie. Proste praktykowanie. O odpowiednie używanie narzędzi do problemów, które mamy. Jeśli atakuje cię diabeł, to musisz się modlić tak, że on musi od ciebie odejść. Ja nie znam takiej modlitwy, że ja się przeciwstawiam diabłu, a on ode mnie nie odchodzi. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Amen. Bo Słowo Boże powiedziało: przeciwstawcie się diabłu i zbliżcie się do Boga. Rozumiecie, o co chodzi? Musi diabeł odejść. On musi odejść. A wtedy Bóg będzie blisko i wtedy to, co on mówi, będzie realne i łatwe do zastosowania. Raz, raz, raz. Chcę wam coś powiedzieć. Wróciłam ze Świnoujścia jako zbity człowiek. Pozwoliłam sobie uwierzyć w to, że poniosłam porażkę. Rozumiecie to? Ja, Boży człowiek, pozwoliłam sobie uwierzyć w to, że podniosłam porażkę. Stałam tutaj w kościele cały czas jako przegrany człowiek. Rozumiecie to? Pozwoliłam, żeby moja dusza mną rządziła. Pozwoliłam, żeby moja dusza robiła to, na co jej się żywnie podobało. Pozwoliłam, żeby moja dusza oskarżała moich braci. Ale kilka dni temu to wszystko się skończyło, bo przypomniałam sobie, że niecałe 2 lata temu stałam na tym miejscu i Bóg mianował mnie oficerem. Bóg mianował mnie oficerem.
przypomniałam sobie, że nie jestem byle szaraczkiem, że nie jestem byle żołnierzem. Przypomniałam sobie, w jakim miejscu stoję. Przypomniałam sobie, że Bóg mianował mnie oficerem i stoję w miejscu oficera i na pewno się z niego nie wycofam. Widziałam niedawno film, w którym kobieta walcząca w pewnej drużynie, pomimo że wiedziała, że już umrze, wiedziała, że jest przegrana, to na sobie położyła 4 granaty i wyjęła zawleczki. I kiedy podeszli do niej wrogowie, to nie tylko ona umarła, ale pociągnęła za sobą wrogów. I to mnie zainspirowało. Nie jestem byle szaraczkiem. Jestem oficerem i nie wycofam się już nigdy z tego miejsca. I tylko będę rosnąć. I pokutuj, jeśli pozwoliłeś sobie na to, żeby w jakikolwiek sposób siebie umniejszyć. Rozumiesz? Pokutuj z tego. Teraz pokutuj. Pokutuj, bo to zrobił Jan Chrzciciel. Powiedz w imieniu Jezusa. Wyrzekam się ducha Jana Chrzciciela, ducha politycznego, który wpłynął na mnie w ten sposób, że umniejszyłem swoją wartość i przez to uległem zaciemnieniu i odszedłem z miejsca mojego powołania i zająłem się rzeczami zbędnymi. Ja pokutuję teraz z tego. Ojcze mój, obmywam się w krwi Jezusa i staję w miejscu przeznaczonym dla mnie przed założeniem świata. Uwielbiaj Boga. Uwielbiaj Boga. Szakata jarala, rawakata kajarala, dasa jarama nebeseke. Haba irala, dasa ketere laraha. Módl się. Módl się. Szabidara lada saka irele menada Jesus. Holy Spirit of the Lord. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duchu. Duchu Jezusa. Halleluja. Halleluja. Módl się. Jezus, najwyższy godzien chwały. Jezus, najwyższy godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Jezus nas najwyższy czyni chłop. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Ta władza i moc i majestat są w rękach Twych. Jezus, najwyższej godzien czci. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Ty Chrystus Boży Syn. Jezu nasz najwyższy czyni. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Ta władza i moc i majestat
chwały. Jezus, najwyższej godzie czci, Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia zgodnie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy skłoni się i każdy język wyzna, że Tyś Chrystus Boży Syn. Nasz najwyższy czynnik. Jezus, Jezus najwyższej godzien chwały. Najwyższej godzie czci, Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo i ziemia znowu nie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię uwielbiać. Na Twoje imię każdy zgodzi się. Chrystus Boży Syn, Jezus nasz najwyższy czynnik. Wszelka władza i moc i majestat są w rękach Twych, są w rękach Twych. Tak, władza i moc i majestat są w rękach Twych. Oh,
że jesteś gotowy na każdą zmianę. Twoje imię jest ponad wszystko. Niech niebo ziemię zgodnie chwalą Cię. I my w pokorze chcemy Cię Oddaj Mu wszystkie swoje zmysły. Jezus nas najbliższy przyjdzie. Wzrok, słuch, dotyk. Jezus. Poddaj Mu to. Jezus. Smak. W najwyższej godzie chwały. Węk. Oddaj Mu. Jezus. W najwyższej godzie. Powiedz, poddaję Ci moje ciało. Wszystkie organy mojego ciała. Jest ponad wszystko. Napraw mi mózg. I każdy Duchu Święty. Napraw mi mózg. Boży Syn. Teraz potrzebuję cudu. Jezus nasz cudu. Ja wierzę o cud. Szakatara ledy syfekadene peredredyczy. Neba sakati neba. Neba manate syfekadene peredredyczy. Halleluja. Rękę na głowę i powie, że Twój mózg się naprawia przez moc imienia Jezus. Módl się tak. Mów, naprawa mojego mózgu przez imię Jezus. Mój mózg się naprawia teraz przez krzyż Golgoty. Modlę się, Ojcze, o to, aby ludzie Ci teraz, którzy to robią w wierze, doświadczali, Ojcze, znaków dostępnych dla ich fizyczności. Modlę się teraz, Ojcze. Niech tego doświadczą. Halleluja! Szakatine lekarze paradygmy. Ja modlę się z tymi ludźmi teraz. Tymi, którzy modlą się z wiarą. O podniesienie ich życia. Modlę się teraz z nimi w zgodzie, Ojcze.
musisz mi pomóc. Ty musisz mi pomóc. Bo ty się nie zapierasz twojego słowa. Nigdy. Ojcze mój. Ty musisz mi pomóc. Na zmianę, to przejdziesz przez lodową dolinę. I nie bój się tego. I na początku będą ludzie z tobą, ale później zostawią ci ludzie. Oni nie będą ci pomagać. Będziesz szukał ich pomocy, ale nie znajdziesz tej pomocy. Będziesz sam na lodowym szlaku. I nie możesz spojrzeć ani w tył, ani w bok. I będziesz szedł i będzie ci się wydawało, że już nic nie czujesz. I będzie ci się wydawało, że Boga nie ma przy tobie. Ale pewnej nocy zobaczysz, że zmieniło się wszystko. I kiedy twoje oczy wtedy szeroko się otworzą, to zobaczysz rzeczywistość zupełnie inną, tak jakbyś przeszedł z zupełnie jakiegoś wymiaru do innego wymiaru. Idź tam i nie obawiaj się tego. Halleluja. 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 Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan, Jego imię znam. Jezus to nasz Pan, Jezus to nasz Pan,
Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Trzymaj to cały czas, trzymaj. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jezus to nasz Pan. Jego imię znam. Jezus to nasz Pan. Jeżeli w czyimś życiu nie funkcjonuje należycie modlitwa, to jednym z podstawowych symptomów jest rozkojarzenie, brak orientacji w codzienności, rozkojarzenie w głowie, rozkojarzenie w swoich działaniach, brak skupienia również. To pierwszy symptom, jeden z pierwszych symptomów. Jak rozpoznajesz to u siebie, to musisz wzbudzić życie modlitewne. Kto ma problem ze skupieniem, chodź do mnie. Podchodźcie do mnie. To jest symptom nienależytego życia modlitewnego. Człowiek, który się modli, jest skupiony 24 godziny na dobę. Cały czas. Musicie zrozumieć, że to jest temat modlitwy. Musicie się modlić. Modlić. Ja położę na was zaraz ręce, ale musicie podjąć decyzję, że będziecie się modlić. Nie możecie oprzeć się na tym, że coś teraz pęknie. Musicie się modlić. Wielokrotnie. To, co nazywamy modlitwą w naszym życiu, nie zawiera w sobie należytego skupienia na prawdach Bożych. Zrozumcie mnie, co ja do was teraz mówię. Bóg i Jego Słowo to jest jedno i to samo. Rozumiecie mnie? Nie można się modlić do Boga, nie modląc się do Jego Słowa. To jest niemożliwe. A teraz coś wam powiem. Powiem wam, czego doświadczacie z perspektywy nauki. Bóg dał ci mózg, rozumiesz? On go stworzył w określony sposób. To najmniej znany organ w człowieku. Mózg ma to do siebie, że kiedy się na czymś skupiasz, to wyrastają w nim nowe połączenia. Rozumiesz?
Jeśli jakiś człowiek o czymś myśli ustawicznie, rozważa to w swojej głowie, obraca tym, to w jego mózgu powstają nowe połączenia. Te połączenia powodują, że on się ubogaca. My nazywamy to wzrostem. Wzrost chrześcijański to rozwój w jego mózgu. Jeśli człowiek się nie skupia na czymś, na przykład jakiś czas się skupiał, a potem przestał, to, co wcześniej mu wyrosło, umiera. Rozpada się. To już nauka potwierdza. Rozumiecie? Musicie się ustawicznie modlić. Jezus powiedział, módlcie się, nie ustawajcie. Paweł mówił, bez ustanku się módlcie. On chciał, żeby oni mieli sprane mózgi Bożym Słowem. On tego chciał, żeby oni myśleli jak Słowo. Gdziekolwiek się poruszą, cokolwiek zobaczą, żeby to, co zobaczą, czegokolwiek dotkną, było konfrontowane przez Słowo, którym są naładowani. Musisz rozwinąć życie modlitewne. I nie mów do mnie, mam za mało czasu. Ja pracuję. Jest mi ciężko. Nie. Musisz się nauczyć to robić. Najpierw musisz się odciąć, nauczyć się odcinać od rzeczy, które są dla ciebie zbędne. 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 Rozumiesz? Znasz swoje gołębie? Tak? Nadaj im imiona inne, takie jak Słowo Boże. Nazywaj ich wersetami z Pisma. Kiedy do nich pójdziesz, cytuj te wersety z Pisma. Rozmyślaj o nich. Kiedy weźmiesz gołębia do ręki, rozmyślaj o danej prawdzie Bożej. Ktoś powie, to szaleństwo. W tym szaleństwie jest metoda. Cokolwiek czynicie, czyńcie, jakobyście dla Pana czynili. Musisz się modlić. Ojcze, ja przeklinam nad ludźmi, którzy wyszli. Wszelkie demony rozproszenia w imieniu Jezusa. Ja nakazuję, aby wszelkie rozproszenie zniknęło w imieniu Jezusa. Ja przeklinam duchy, które odciągają ludzi od skupienia modlitewnego w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja ustanawiam nad ludźmi nowy wymiar modlitwy. Nowy wymiar modlitwy. Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Niech oni biorą z mojego. Ojcze, w imieniu Jezusa. Szabaka ta sere lera marida. Te koi szakina lera maila habadase. Ja wzbudzam w nich skupienie modlitewne. Skupienie modlitewne. Ja mówię, że ich umysły nie będą rozpraszane przez nic. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że ich poziom modlitewny wzrasta teraz przez imię Jezus. Ja mówię, że wzrasta poziom modlitewny. Wzrasta poziom modlitewny. Wzrasta poziom modlitwy. Wzrasta poziom modlitwy przez imię Jezus. 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 Uwielbienia się. Ogłaszajcie, że jesteście ludźmi modlitwy. Tak słyszę. I że ta modlitwa jest większa niż była wcześniejsza. Ogłaszajcie skupienie w waszym życiu. Skupienie w waszym życiu. Tak skupienie modlitewne. Szafa katira leka tyne mady sebeko. Kosi pada dani gala pata teny byry dyny de Jesus. To ogłaszajcie nad twoim życiem. Holy Spirit in Jesus. Holy Spirit in Jesus. Nakażcie waszym umysłom, aby wchodziły w miejsce skupienia na Bożym Słowie. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Saba kene leke lere byry dyny de Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
niech przyjmują z mojego Duchu Święty. Skupienie. 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 Aleluja. Skupienie. Skupienie. Machene lare leke debre deke le gloro. Elohimu nebre deke debre na nowe funkcje. Nowe funkcje. Aleluja. Nowe funkcje. Aleluja. Bela kata ja ra la ra ra praj. Nowe funkcje. Nowe funkcje modlitewne. Nowe funkcje modlitewne. Nowe funkcje modlitewne. Nowe funkcje modlitewne. Przez imię Jezus. Aleluja. Kata ja ra la ra la ra padre drzwi. Aleluja. Holy Spirit lele praj deke lore. Ema la ra la va canine le che le pridre de che le pridre de che le e lo potro con lo glore le che le le pridre de che le pridre de che le ra la ra la ra la ra na bara farine de Jesus Jesus Święty Święty jest nasz Pan. Alleluja. Holy Spirit de Jesus. Święty 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 jest nasz Pan. Święty 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 Święty, święty, święty jest nasz Pan.
święty jest nasz Pan. I aniołowie, i aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty, święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Święty jest nasz Pan. I aniołowie Jego wielcy wypełniają miejsce to. Bo święty, osoby uzdrawiające święty chorych. Święty jest nasz Nie tylko ewangeliści. Każda osoba, która systematycznie uzdrawia chorych. Aniołowie Jego chodź tutaj. Kładź ręce na ludzi. To, uwalniaj. Bo święty, namaszczenie Ducha Świętego. Święty każda choroba i niemoc odchodzi. Przez imię je. Każda choroba i niemoc. Każda choroba i niemoc odchodzi. Przez imię Jezus. Każda choroba i niemoc odchodzi. Przez imię Jezus. Każdy demon powodujący chorobę odchodzi przez imię Jezus. Alleluja! Chodź! Haba seketere lare lara padre henene padre drene sekene padre. Każda choroba i niemoc odchodzi. O kara lara lidere dine padre kenene padre. Chrystus potępił chorobę w ciele przez imię Jezus. Ciała przyjmujecie pełne uzdrowienie przez imię Jezus. Pokotore demony stojące za chorobą. Odchodzicie teraz od tego ciała. Teraz.
teraz. Eba katira lara lara la menena nara la benari na syna teresy. Duchy mściwe, przeklinam was przez imię Jezus. Odchodzicie teraz. Oba rala ra wszelkie nie mene synes. Ola, Ola Adameczek. Ola Adameczek, mam do ciebie słowo. Nie chcesz tak. Chcesz złamać tą blokadę. Jeśli na poważnie, wyjdź teraz i zatańcz, jakbyś jeździła na łyżwach. Zatańcz tak, jak jeździsz, tak jak potrafisz i tak, jak kochasz. Zatańcz. Twój dzień zwycięstwa. Halleluja. Halleluja. Ściśnienie. Mówię do ciebie. Podchodzisz teraz. Duchu ściskający głowę. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Wszelka niemoc. Odchodzisz teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus ciało przyjmujesz pełne uzdrowienie. Psychika przyjmujesz pełne uzdrowienie. Przez imię Jezus. Halleluja. Nie pozostaw na diable suchej nitki. Holy Spirit. Holy Spirit. Ciało przyjmujesz pełne uzdrowienie. Przeklinam każdą chorobę w ciele. Przez imię Jezus. Halleluja. Aleluja. Szoka ira lere hedene hedene nesene nesene. Hela spiritene de Jesus nene glory tene de Jesus. Aleluja. Siła do ciała. Siła do duszy. Przez moc Świętego Ducha. Ciało przyjmujesz pełne uzdrowienie. Aleluja. Chrystus potępił chorobę i niemoc. Potępił chorobę i niemoc. Ila Padre Jesus. Jesus. Lema na barlare ne benete kenere drede Jesus. Te kroba na benete kenere drede Jesus. Siła. Silna wola. Mawakadine karapri drede kenere drede kenere. Postępowanie według ducha. Zmysły podporządkowane duchowi przez imię Jezus. Wszelka niemoc z ciała odchodzisz teraz. Halleluja. Aleluja. Zaraz. Czekaj. Czy kogoś tutaj w nocy obudził helikopter w ostatnich dniach? Miał ktoś przypadek taki? Jak tak, to tutaj pokaż się. Shabade kede kelere lere kedre de kedre bredre de se kene lere de se vene mene bredre de cise se vene mene nas. Elo hokono loro loro hokono lo dre de cise. Więcej, 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 więcej. Halleluja. Powiedz te słowo wiedzy, co masz. Holy Spirit lere de kene lere kede bredre de se kene lere kede bredre de se kene bredre de se kene. Jesus, Jesus. Odbudowa, odbudowa. Raz, raz. Jeżeli ktoś ma regularne bóle głowy, co jakiś czas boli go głowa i masz tego dość, to chodź szybko. Hallelujah. Hallelujah. Thank you.
chcę, żeby każdy z was był w takiej kondycji duchowej, że kiedy pojawi się jakikolwiek problem, to żebyś był w stanie zapłacić każdą cenę za to, aby chodzić w wolności. Każdą cenę. Jest taki człowiek, czy człowiek, bohater filmowy. Jeden z bohaterów Marvela. Był bardzo chory. Bardzo chory. Na śmiertelną chorobę. Ale postanowił zostać lekarzem nawet, żeby się wyleczyć. Rozumiecie? Leczył innych, ale samego siebie nie był w stanie wyleczyć. A najbardziej nad czym pracował, to nad krwią. Nad nową formą krwi, która jego zdaniem była w stanie podnieść z choroby bardzo wielu ludzi na świecie. Próbował też, żeby ta krew pomogła jemu. Ale nie udawało się, jego choroba była zbyt ciężka. I wreszcie wpadł na pewien pomysł. Pomysł, który był szalonym pomysłem. Postanowił wstrzyknąć sobie geny nietoperza wampira. Bo wiedział, że nietoperze te żyją dzięki krwi. Żywią się tylko krwią i krew utrzymuje ich przy życiu. I wiecie, on to zrobił. Zapłacił potężną cenę. Do końca życia musiał już się żywić tylko krwią. Rozumiecie? Ale wyzdrowiał. Wyzdrowiał. A nie tylko wyzdrowiał, ale stał się superbohaterem. Stał się silny, sprytny, sprawny. Był szybszy niż kule. Dzięki krwi. Jako naukowiec produkował syntetyczną krew i ją pił. Musiał okiełznać instynkty. Bo w pierwszej chwili jego dusza chciała krwi ludzkiej. Ale on wiedział, którą krew ma pić. Podjął wyzwanie i stał się bohaterem. Rozumiecie? Zapłać każdą cenę, żeby stać pionowo w Duchu Świętym. Powiedz do Boga, nie ma takiej ceny, której nie zapłacę. Nie ma takiej ceny. Nie ma takiego dyskomfortu. Nie ma takiego wyzwania. Zapłacę każdą cenę. Panie Boże mój. Wiesz, co się stanie? Nie tylko twoje życie będzie stać pionowo, ale będziesz bohaterem. Będziesz docierał do ludzi z Ewangelią mocy. Coraz więcej otrzymujemy informacji proroczych, że Bóg chce nas używać do docierania do polityków. Rozumiecie? Jasno otrzymujemy jasne informacje, nawet do których. Z imienia, z nazwiska. Wstawiennicy się modlą, ale to jest część pracy. Rozumiecie? Bóg nas tu powołał do tego kraju. Powołał nas do wszystkich ludzi. Pamiętaj, do wszystkich ludzi. Do ludzi, którzy nie są w stanie związać końca z końcem w swojej głowie, ani w swoim portfelu. Aż po możnych tego świata. To ruch apostolski.
na samym początku nawrócenia apostoła Pawła Bóg powiedział: poślę go do królów. Do królów. Dziś już możemy tam iść. Ale nie może nas nic wiązać, rozumiecie? Nic. Nic nas nie może wiązać, nic wiązać nas nie może, nic. Nic. Nic nas nie może wiązać. Bóg chce, żebyś stał pionowo i żebyś był bohaterem. W Królestwie Bożym nie ma przeciętniaków. To jest nieprawda. To światowy chory system. Światowy chory system. Rozumiecie? To chory światowy system. Ja jestem przeciętnym wierzącym. Ja jestem przeciętny wierzący. Nie ma przeciętnych wierzących. Nie ma przeciętnych wierzących. Nie ma. Gwoździe będziesz tu przybijał w tym kościele do tej sceny i musisz być nieprzeciętny. Namaszczenie z ciebie musi kapać tu, przy wbijaniu tego gwoździa. Rozumiesz to? Jak będziesz zamiatał tu podłogę, to musi towarzyszyć temu taka finezja, rozumiesz? Jakbyś sprzątał w ogóle w gabinecie u Archanioła Gabriela. Taka finezja musi być. Rozumiesz, o czym ja mówię? Takie poświęcenie. Taka głębia zrozumienia zjawiska. A to jest możliwe wtedy, kiedy jesteś wolny. Kiedy stoisz pionowo przed Bogiem. Możesz być bohaterem. Chcę, żebyście wszyscy byli bohaterami. Chcę, żeby waszym imieniem i nazwiskiem błogosławili się ludzie. Rozumiecie? Chcę, żeby nasz ruch taki był. Każdy z nas. Każdy z nas. Więc musisz płonąć. Płonąć. Pamiętacie Szczepana? Facet zajmował się, wiecie czym? Rozdawaniem kawy i herbaty. Pamiętacie, czym się zajmował Szczepan? Jakie było miejsce Szczepana w pierwszym kościele? Gotował żarcie. Szczepan gotował żarcie, ale Szczepan był tak namaszczony, że jak otworzył swoje usta, to faryzeusze siadali od razu. Taki był Szczepan. Rozumiesz? Pierwszy zborownik, który stał się męczennikiem w Nowym Testamencie, tak? Zajmował się gotowaniem posiłków. Rozumiesz? Nie miał miana ewangelisty, nie miał miana proroka. Nie. Był człowiekiem od garków. Rozumiesz? Człowiekiem od garków. Pierwszy męczennik, jakim wywalił w imieniu Jezusa pod namaszczeniem Ducha Świętego Prawdy Boże. Rozumiecie? To demony się w ogóle zagotowały we wszystkich. Tak? A on był czysty, rozumiesz? I przebiegły. Kiedy rzucali w niego kamieniami, ten facet powiedział: wybacz im. W ogóle nie wiedzą, co czynią. Rozumiecie? Tam nie było niskiego poczucia własnej wartości. Tam nie było odrzucenia. Rozumiesz? Kapało z niego namaszczenie. Był pełen Ducha Świętego. Był pełen ognia. Taki musi być każdy z was. Nie mam żadnej zgody na to, żeby ktokolwiek w naszym kościele i w zespole był przeciętnym człowiekiem. Nie zgadzam się na żadną przeciętność. Nie będzie tu przeciętnych ludzi. Każdy z was będzie nieprzeciętny. Jeżeli jesteś przeciętny w swojej głowie dzisiaj, ja z ciebie zrobię nieprzeciętnego człowieka. Rozumiesz? Ja cię wyszkolę. Ja zrobię z ciebie petardę. Musisz być nieprzeciętny. Musisz być szczególny. Bo ty niesiesz sztandar Boży. To ty niesiesz sztandar Boży. Sztandar Boży. Rozumiesz? Na wsi, w mieście, w pracy, w szkole,
Wszędzie, tam gdzie odpoczywasz, niesiesz sztandar Boży. Musisz być nieprzeciętny. Rozumiesz? Nieprzeciętny. Duch Chrystusa musi działać przez ciebie cały czas. Dlatego musisz być skupiony. Skupiony. Człowiek Boży to człowiek skupiony. Rozumiesz? Nie myśl standardowo. Nowy czas jest. Czas, w którym możemy bardzo dużo zrobić, ale jeszcze więcej się nauczyć. Rozumiecie? Bardzo dużo możemy już zrobić, ale jeszcze więcej możemy się teraz nauczyć. Skorzystajmy z tego. Usiądźmy, proszę.